Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Zygmunt Frankiewicz, senator Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jak pan spędzi ten ostatni dzień, ostatni piątek, zanim nas zamkną? Rozumiem, że o tak zwany lockdown chodzi. A wie pan coś więcej o czymś inaczej zwanym? No, taka nowa nazwa już się przyjmuje powoli. Rozumiem. Ale tak spędzę jak zawsze. No. Ja o 9 na przykład poprowadzę lekcję historii w szkole w związku ze stuleciem plebiscytu w Bytomiu. Takie to rzeczy w Gliwicach macie? Żeby uczcić ograniczenia, które wchodzą? Nie, jakoś porozmawiać o naszej wspólnej historii. Natomiast nie palcie, a propos historii, nie palcie komitetów, zakładajcie własne. No, chyba nie trzeba pytać, kto to powiedział. No, stare czasy, ale dobra. To mocno wzięliście sobie do serca słowa Kuronia w samorządach, w opozycji. No nie pierwszy raz, dlatego że pan nawiązuje do takiego apelu o to, żeby samorządy się angażowały politycznie, bo czasy są nadzwyczajne. I przypomnę, że taka mobilizacja nastąpiła przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi. Powstało coś takiego jak Blok Senacki, który no, był takim partnerem w rozmowach z partiami na temat wspólnego startu do Senatu. I wydawałoby się, że w dość beznadziejnej sytuacji, bo to są większościowe wybory, a przecież przewagę miał PiS, opozycja wygrała wybory do Senatu. No bo miała jednego kandydata w jednomandatowych okręgach, no najczęściej. A co to znaczy dzisiaj? Coś, co zapowiadacie z senatorem Tyszkiewiczem. Też byłem samorządowcem. Reaktywacja bloku, pisze, bloku samorządowego. Mhm. Co to jest reaktywacja i co to jest blok samorządowy? No więc tak, podpisało się pod tym apelem aż 13 senatorów, którzy no, byli kandydatami w ramach tego paktu senackiego i właśnie ze strony samorządowej. Czyli proszę zwrócić uwagę, ile osób się z tym samorządem w Senacie identyfikuje tylko z tej jednej grupy politycznej. No skoro się wtedy to tak udało, teraz jest sytuacja jeszcze trudniejsza, to tym bardziej wartościowe byłoby zaangażowanie ludzi z samorządu. Oni mają takie cechy, których brakuje w polityce. Rozumiem, ale pan dzisiaj zachęca samorządowców do tego, przed czym sam przez lata przestrzegał. I to się zgadza. Do zaangażowania w politykę bieżącego. Ale dokładnie tak jest, jak pan redaktor mówi. Przez całe lata samorządy stroniły od tej centralnej polityki. Ona była w samorządach zupełnie zbędna. Sam tak robiłem i do tego nawoływałem. Przyznaję. No ale jeżeli teraz nie będzie tej powszechnej mobilizacji, to i po jakimś czasie samorządów nie będzie, a przynajmniej nie w takim kształcie, w jakim je znamy. Panie senatorze, to jest strata tak duża, że warto jednak się zaangażować. To jest, bo ta odezwa to brzmi jak motto nowej partii albo jakiejś siły politycznej. Dobrze, że tak brzmi, ale nie chodzi tu o żadną partię ani siłę polityczną. Ja nie powiedziałem, że to się musi udać, ale tak przynajmniej sobie to wyobrażacie. Nie, no, nie zakłada pan partii, samorządowej partii, kolejnej samorządowej. Żadnej samorządowej partii, ani jakiejkolwiek innej. Nawet klubu w Senacie. Ani nawet stowarzyszenia. Klubu w Senacie też nie? Nie, no jest klub, jest ta grupa, która tam funkcjonuje. Tego nie zmieniacie? Nie, nie zmieniamy. Zygmunt Frankiewicz, senator Koalicji Obywatelskiej jest z nami. Za sekundę dogrywka w sieci. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia. Już teraz, na żywo, dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl. Marcin Zasada, witam ponownie. Zygmunt Frankiewicz, senator Koalicji Obywatelskiej, jest naszym gościem. Po raz drugi witamy pana, witamy państwa. Jeszcze raz, nie palcie komitetu, zakładajcie własne. Wiem, że wielu samorządowców tego waszego apelu tak nie do końca rozumieją, o co chodzi. No to będziemy pracowicie wyjaśniali. 7 miesięcy temu powstało Stowarzyszenie Samorządy dla Polski. Prezydent Sopotu Jacek Karnowski na czele. Między innymi wielu znakomitych, doświadczonych samorządowców również. Tak, szef Unii Metropolii Tadeusz Truskolaski jest w zarządzie tego stowarzyszenia. I powstało jeszcze parę innych. O właśnie, Rafał Trzaskowski swoje stowarzyszenie też w oparciu regionalne, o samorządy. W Poznaniu bardzo silne, we Wrocławiu powstaje. To jest reakcja samorządów na bardzo trudne czasy, zagrożenie, ograniczenia w funkcjonowaniu samorządu i tak dalej, i tak dalej. No to po co kolejna inicjatywa? To nie możecie się organizować w ramach którychś z tych komitetów, które już istnieją? Organizujemy tak, żeby to była jedna reprezentacja samorządów. I rozmawiamy ze sobą. A to wy jesteście, to będziecie takie OPZZ po prostu? Może porównanie niezbyt trafne.
Ale chodzi o to, żeby się jednoczyć, a nie dzielić. Także... No tak, no to najpierw pozakładano 10 stowarzyszeń, teraz one się zjednoczą w jedno. No, nie, zupełnie nie tak, dlatego że no, te regionalne to jest zrozumiałe, prawda? Skupiają no tak, samorządy w ramach jednego Karnowski wojewódzka. To samorządy dla Polski. Tak, i to jest takie Trzaskowski stowarzyszenie wspólna Polska, o ile pamiętam. Osób fizycznych. I to stowarzyszenie, myślę, że będzie współpracowało, że będzie jednym z filarów tego, co wspólnie chcemy utworzyć. Trzeba przekonać ludzi do, po pierwsze do aktywności, a po drugie do występowania razem. Prezes Sosnowca mówi, że do niczego samorządowców przekonać nie trzeba, bo działają, są aktywni i tak dalej, dbają o swoje małe ojczyzny, o samorządy. Natomiast obawia się rozłamów wątłej i tak koalicji w Senacie, którą macie. Tam przede wszystkim są cztery grupy od początku. Także towarzystwo nie jest w jednym ugrupowaniu, a ze sobą całkiem sprawnie funkcjonuje. Ale jakby powstało piąte. Ale nie powstanie piąte. No więc minęło prawie półtora roku i ta większość senacka trwa i dobrze funkcjonuje, chociaż były zapowiedzi, że albo to PiS przekupi, albo przestraszy, cokolwiek. No, pan, kolejna odsłona do tej pory się nic zmagań o Rzecznika Praw Obywatelskich, to pan jest nadal pewny, że to wszystko się poukłada, jak no układało się wcześniej? Jestem przekonany, bo to za poważna sprawa jest i tutaj jakieś partykularyzmy nie powinny. Jakiś senator podobno tam coś deklaruje poparcie dla kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Tak, podoba mu się ten kandydat, dlatego że mają podobne poglądy na aborcję. No ale rzecznik nie zajmuje się aborcją. On ma chronić obywateli przed władzą, a nie władzę przed obywatelami. A tenże kandydat, o którym mówimy, PiS-u na Rzecznika Praw Obywatelskich, by robił to drugie, czyli by raczej chronił władzę niż obywateli. To się tak swoją drogą, panie senatorze, kiedyś skończy, bo wie pan, że opozycja ma kolejnego swojego kandydata na to stanowisko. PiS ma swojego kandydata, po drodze jeszcze przepadł znany z działalności społecznej również Piotr Ikonowicz. No ja myślę, że to powinna być osoba spoza polityki. To znaczy, to nie może być czynny polityk, a tym bardziej człowiek z rządu. No to już jest niepoważne, jeżeli to ma być Rzecznik Praw Obywatelskich. No więc to powinno się skończyć na tym. Ale to opozycja jakiś... nie ma nikogo, nie jest w stanie zaproponować nikogo, kto nawet po drugiej stronie tej barykady skłoni do jakiejś refleksji. No o, rzeczywiście, to, no i właśnie to tak niezły to, kandydat. Tak się to powinno skończyć. To znaczy, jeżeli kandydat będzie no, obojętny politycznie, doświadczony, będzie miał wysoki poziom kwalifikacji, to podejrzewam, że po takich wyczerpujących bojach, o jakich pan redaktor mówi, powinno się to skończyć właśnie tym. Czyli spoza polityki jakiś profesor prawa doświadczony z pozycją powinien być zaakceptowany przez dwie strony. Czy profesor Patyra, Sławomir Patyra, który ma być obecnie kandydatem koalicji... Nie znam. To dobra rekomendacja dla... No nie, ale ja nie znam... To kandydat wielu... Koalicji Obywatelskiej, panie senatorze, ale, uświadamiam tylko. Ale ja wielu profesorów prawa nie znam, w związku z czym mogę powiedzieć, że znam 1-2% ludzi, którzy by spełniali te wymagania, o których mówiliśmy. Wracając do komitetów, zakładania własnych, czy, jeżeli dobrze rozumiem, to wasza inicjatywa ma prowadzić do tego, żebyście skuteczniej zabiegali o miejsca dla samorządowców na listach do Sejmu, do Senatu? To by było dobre, jakby było skuteczne i może być skuteczne. Ale czyich listach jest... jeszcze, proszę powiedzieć? Ja myślę, że będzie musiał powstać jakiś koalicyjny komitet wyborczy, a zapewne dwa. Dwie listy opozycyjne. Myślę, że to będzie optymalne. Senator Frankiewicz też jest marzycielem, jak niektórzy, coraz mniej tych marzycieli chyba. Teraz, a marzyciel to jest taki, który myśli o dwóch, a nie o jednej? Myślę, że i dwie, i jedna, a to te dwie na przykład gdy powstały, to jak pan sobie to wyobraża, w jakiej konfiguracji? Kto z lewicą na przykład? Ten, kto sam zechce się zapisać, a no zobaczymy. No, nie wiem, gdzie sama Platforma się zapisze, bo ona tak ewoluuje dość intensywnie w lewo. Także nie wiem. Ja nie jestem członkiem Platformy, żeby było jasne. I myślę, że nawet z obliczeń, takich symulacji według Donta wynika, że te dwie
dwa komitety to wcale nie jest złe rozwiązanie. A nie wygaszają się... z Hołownią i z Borysem Budką na przykład, żeby się spotkali na jednej liście. Ja sobie tego, prawdę powiedziawszy, nie wyobrażam. No to wciąż mogą być dwa komitety opozycji. Nawet przy tym trudnym do wyobrażenia połączeniu. Więc... No jeszcze z Lewicą, przypominamy. I z Lewicą chyba też z kolei nikt nie będzie chciał się spotkać na jednej, także... No zobaczymy. Zobaczymy, komu do kogo ten optymizm, panie senatorze, to jest poparty tak, tak wewnętrznie, po prostu naturalnie? Czy to pan... Jest, on u pana jest poparty jakąś jeszcze głębszą wiedzą? Znaczy, no nie będę mówił o rozmowach, które się toczą kuluarowo, ale rozmawiam z różnymi ważnymi ludźmi po... tej naszej stronie sceny politycznej i to wygląda na to, że da się to tak posklejać, jak mówię. A samorząd do tego sklejania jest bardzo przydatny, dlatego że ostatnio, ja się powołuję na doświadczenia, no jedyne w tej dziedzinie, jakie mam z ostatnich wyborów samorządowych i gdyby nie ten blok samorządowy, czyli samorządy, które się wtedy zaangażowały w politykę centralną, to paktu senackiego by nie było. Dlatego że umawiające się partie miały tak daleko idący brak zaufania do siebie, że nie były w stanie się porozumieć. To się odbywało praktycznie z pośrednictwem paru osób z samorządu. Czy to wzmożenie oznacza, że wybory, to też jakaś część pańskiej tajemnej wiedzy, odbędą się w tym roku? Znaczy nie da się tego wykluczyć. Mówię to całkiem otwarcie. Zresztą o tym się już pisze. To już nie jest jakaś wielka tajemnica. Jeszcze Zasadzie spekulacji wyłącznie. Jeszcze 2-3 miesiące temu wydawało się to kompletnie nieprawdopodobne. I co bardziej doświadczeni mówili, że tak na pewno nie będzie. Teraz właśnie ci doświadczeni też mówią, że jak najbardziej jest to prawdopodobne. Prezydentów, burmistrzów, innych samorządowców pan będzie namawiał do startu w tych wyborach, jeżeli one... Nie łudzę się, że wielu wystartuje. Odbędą się wkrótce? Bo to wcale nie jest takie proste. Andrzej Dziuba, prezydent Tychów, jego pan namówi? No on to dłuższego czasu takie rzeczy rozważa, bo on jest świadomy sytuacji politycznej i wie, jakie może być znaczenie startu ludzi z samorządu. Także na pewno będziemy rozmawiali. Tak. Więc oczywiście będę namawiał i nie spodziewam się, że bardzo duża liczba się zaangażuje bezpośrednio, ale byle wspierała te starania pozostałych, to już będzie dobrze. Panie prezydencie, tak, panie prezydencie, panie senatorze, widzi pan to. Zostaje. Tak, ale a propos samorządów jeszcze, co z Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych, a właściwie ostatnim rozdaniem z tegoż? To jest po prostu niebywałe, co tam się stało. To jest... taki dowód no już kompletnego zepsucia. I polegającego na czym? No, ja bym to nazwał dosadnie. Złodziejstwie publicznych pieniędzy. To jest udokumentowane. Tu się nie da dawać takich przykładów, a że Gdańsk dostał albo jak inne miasto. To generalnie zostało skręcone tak, że dostali swoi. Ja dam przykład taki bardzo obrazowy. Ruda Śląska, Tychy, Rybnik na Śląsku. W powiecie kłodzkim. Czyli oni są? Jest 14 gmin w powiecie kłodzkim. I 5 samorządów dostało spore pieniądze. Tak ponad 5 milionów na małą gminę to nie jest dużo. Tam 5,5, 5, 4, 3, najmniej 1,5. 9 gmin prawie nie dostało. To znaczy jedna z tych 9 dostała 500 000. Z 5 gminami w tym powiecie PiS, bardzo ważni jego przedstawiciele, podpisali porozumienie z burmistrzami o współpracy. No i chyba w tej chwili już wszystko jest jasne. Które z tych 5 podpisały, z tych 14 podpisały porozumienie? Te, które później dostały pieniądze. Prezydent Rudy Śląskiej nie podpisała chyba żadnego porozumienia. Gliwice też nie dostały, ale jeżeli są takie przypadki, to one nie przeczą tezie. Zostało to policzone przez takie dwie grupy badawcze. Świaniewicz, Flis to publikowali, profesor Sześciło. Czytałem raport Fundacji Batorego. Czarno na białe. Związek Miast Polskich z Zygmuntem Frankiewiczem na czele idzie do sądu z rządem polskim w tej sprawie? Nie będzie stroną, także Związek Miast Polskich nie może pójść do sądu, ale ja myślę, że to się nadaje do ścigania, dlatego że to jest zbyt jaskrawe wykorzystywanie pieniędzy publicznych do kupowania wpływów politycznych. A co będzie przedmiotem tej sprawy?
tego pozwu? Nie, ja myślę, że to powinno być ścigane przez CBA. I to z urzędu. To jest normalna korupcja. A prokurator też się powinien tym zająć, dlatego że myśmy wystąpili w trybie dostępu do informacji publicznej o szereg informacji z tego podziału pieniędzy. No i tam wychodzą po prostu jakieś niesamowite numery. Najpierw powiedziano, że 2 miesiące trzeba czekać, bo tyle trzeba zgromadzić materiałów, a następnie powiedziano, że de facto nie ma żadnych dokumentów, nie ma praktycznie nic, co by można było udostępnić, oprócz gołej listy projektu bez żadnej punktacji i tak dalej. Komisja to też jakaś fikcja, dlatego że ci ludzie się tym praktycznie nie zajmowali. Nie wiadomo nawet, kto podjął tą decyzję. To jest taki już, powiedziałbym, ordynarny skandal. Panie senatorze, na koniec jeszcze jedna sprawa, kategoria samorząd i pieniądze. Zostajemy w jej obrębie. Kto odpowiada za, i odpowie właściwie, za skandal z gliwicką spółką i to, co się w niej wydarzyło, o nazwie Śląska Sieć Metropolitalna. No to jest przykra sprawa już sprzed paru lat. Przykra sprawa, nie lekceważy jej, cytując klasyka. Nie, no nikt nie lekceważy. Ja od razu zacznę od tego, że jeszcze za moich rządów w Gliwicach ta sprawa została przez samorząd, dokładnie przez prezesa spółki, zgłoszona do prokuratury, dlatego że tam doszło do przekroczenia uprawnień. Chodziło o to, że prezes spółki tak był pewny, że dostanie pieniądze unijne, bo projekt jest bardzo dobry, że zaciągnął zobowiązania, zaczął kupować sprzęt do realizacji projektu przed podpisaniem umowy. Panie senatorze, ale to jest miejska spółka. Pod pańskim okiem, pan był wtedy prezydentem Gliwic, 30 milionów prawie pożyczki z miejskiej spółki od prywatnej firmy. No i to jest na to... ten cel, na sprzęt, na zakup sprzętu, którego nikt nie użył. To... Ale teraz już używa i będzie użyty cały. Ale kto używa? Spółka, miasto, kto? Spółka, ja w tej chwili od półtora roku nie jestem w Gliwicach, w związku z czym mogę szczegółów nie znać. 30% sprzętu w tej chwili jest używane, a będzie 100%. 30 milionów to jest bez odliczenia VAT-u, VAT był odliczony. Także tam nie powinno być strat, ale przekroczenie uprawnień nastąpiło i bez zgody Rady Nadzorczej nawet było. Został zgłoszony ten fakt do prokuratury. Ja nie będę się wypowiadał za sąd ewentualnie, ale myślę, że tu prezes samowolnie za dużo sobie pozwolił. Ale pani... Od nadzoru jest Rada Nadzorcza, która też miała utrudnione zadanie, dlatego że były sprawozdania finansowe, no delikatnie mówiąc, nieścisłe. Czyli nie było tego, co tam być powinno. Ale to miasto przecież, to nie prezes spółki sprawił. Ale nigdzie nie ma samych aniołów. W spółkach, wśród dyrektorów... Panie senatorze, ale tam był zastaw miejskich gruntów, to kto na to pozwolił? To już zupełnie co innego. To znaczy, jak sprawa wyszła i faktycznie zrobił się z tym problem, to żeby zmniejszyć ewentualne straty, trzeba było podjąć taką decyzję. I to już było ratowanie sytuacji, a nie początek wtedy, kiedy to zobowiązanie zostało zaciągane. Nikt po stronie miasta nie wiedział o tej decyzji prezesa o pożyczce w prywatnej spółce. To nie najlepiej świadczy o mieście. Nie najlepiej. O prezydencie Frankiewiczu, wiceprezydencie Neumannie, on odpowiadał za tę sprawę? Nie. To nadzór właścicielski wtedy był u kogo innego, no i tam były problemy. Chorował. A to nie dostawaliście miasto jako organ nadrzędny, nadzorczy? Dostawaliśmy sprawozdania, w której te fakty nie były uwidocznione. I żadnych wątpliwości. Nikt. Ale jakich wątpliwości? Nie wiem, może trzeba ktoś wiedzieć, żeby mieć wątpliwości. Może człowiek zatrudniony w tej spółce, urzędnik, coś nieścisłego. W pewnym momencie ktoś ze spółki napisał do mnie pismo, podając takie właśnie fakty i od tego momentu zaczęła się sprawa, dlatego że zleciłem kontrolę poprzez nadzór właścicielski, no i oczywiście zgodnie z kodeksem spółek handlowych Radzie Nadzorczej. No i wtedy sprawa zaczęła żyć, przy czym to nie jest takie, oczywiście przekroczenie uprawnień było, ale sprawa nie jest czarno-biała, bo sam projekt był dobry, w końcu znalazł się na liście, co prawda rezerwowej, ale został pozytywnie oceniony. Myślę, że obiektywnie był dobrym pomysłem i pan prezes był przekonany, pewny, że on te pieniądze dostanie. No był tak przekonany, że nie wycofał się z zakupów sprzętu, no, nawet kiedy wiadomo było, że żadnego dofinansowania unijnego nie będzie. No i to też z tym, co, pod czujnym okiem. Nie,
mogło być czujnego oka do momentu, gdy sprawa nie była wiadoma w Urzędzie Miejskim. Panie prezydencie, ale to prezydent miasta nie jest świadom albo nie powinien być świadom, na co wydawane są pieniądze w miejskich spółkach? Powinien być świadom, od tego jest nadzór właścicielski i od tego są sprawozdania finansowe i kodeks spółek handlowych. Jeżeli tu nie ma prawidłowych informacji, no to ten nadzór tego nie stwierdzi, póki się nie dowie innymi kanałami. Jak się dowiedział, zareagował. Czyli była nieprawidłowość, reakcja samorządu była w tym momencie już pełna, poprawna. Tak, i to zresztą jest sprawa przed paru lat. A jeszcze przypomnę coś takiego, że te projekty gliwickie często były sekowane, że przypomnę jeszcze hale podium. Hala podium, no ale właśnie. To pan sugeruje, że to specjalnie, jakiś nie, spisek przeciwko Gliwicom? No dokończę. Więc zastrzeżenia prezesa, że jego projekt jest sekowany, nie były nieprawdopodobne. Jeżeli on twierdził, że jego projekt jest blokowany, a później wygrał jeszcze sprawę w sądzie z Urzędem Marszałkowskim i ta sprawa znalazła się na liście, to znaczy ten projekt znalazł się na liście rezerwowej, czyli uzyskał pozytywną opinię, to do końca można było mieć wątpliwości, jak to naprawdę z tym projektem jest. Nie powinien był zaciągać zobowiązań. To jest poza dyskusją. W prywatnej firmie zwłaszcza. To mógł do prowidenta równie dobrze iść po pożyczkę. To można, nie, spokojnie, to trzeba prześledzić umowę, jakie były jej warunki. To było powiązane z zakupem sprzętu. Nie wchodzę w to głęboko, dlatego że ta sprawa się rozwinęła i była w pełni wiadomo dopiero wtedy, jak ja stamtąd sobie poszedłem. Czy ta sprawa może pogrążyć prezydenta Neumanna, pańskiego następcę? Na pewno nie. I następcę i zastępcę byłego? Na pewno nie. Ja myślę, że ona jest teraz troszkę sztucznie napompowana, dlatego że znana była od dawna, prezentowana radnym. Przypomnę, zgłoszona do prokuratury. W którym roku? Więc jak w 19 była zgłoszona do prokuratury. Jak można mówić, że to było gdzieś utajniane, skoro sami żeśmy to zgłosili? I podejrzewam, że to może sięgnąć najdalej do Rady Nadzorczej. Trzeba sprawdzić, co Rada wtedy wiedziała i w którym momencie, jak zareagowała. A tam CBA, jakiegoś śledztwa CBA nie było przypadkiem po drodze? Ja nic o tym nie wiem, żeby było śledztwo jakiekolwiek CBA. Kontrola. Sprawa jest w prokuraturze chyba już ponad półtora roku, czy około półtora roku. No więc no, efekty mogłyby już być i wtedy prokurator mógł stwierdzić, kto tam jest winny. Ja podejrzewam, że to się skończy na samym prezesie. A jeżeli to najdalej Rada Nadzorcza. Żeby było jasne. Takie rzeczy się dzieją. Raz księgowa w jakiejś szkole, raz w przedszkolu. Tu skala jest tylko większa. Nadzór nawet jak jest dobry, opiera się na dokumentach. Jeżeli dokumenty nie są poprawne... I czasami jeszcze na ludziach, panie senatorze, właściwych, odpowiednich zaufanych być może. Ale żeby było jasne, to i pan prezes, i cała spółka oddała wcześniej nieocenione usługi Gliwicom. To, że po Gliwicach się tak doskonale jeździ, bo działa system zarządzania ruchem, to jest zasługa głównie tej firmy i tego człowieka. I takich rzeczy w Gliwicach jest wiele. Nie o wszystkich sobie nawet zdajemy sprawę. Zygmunt Frankiewicz, senator Koalicji Obywatelskiej, a przy okazji były prezydent Gliwic, był dziś z nami w ostatni dzień wolności przed kolejnym lockdownem. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Zdrowia. Do zobaczenia, do usłyszenia.